Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. W tej części zajmiemy się nodem o nazwie Vector Curves. Jest to wektor, który, znaczy nod, który obsługuje konwersję wektorów, podobnie jak robi to nod o nazwie RGB Curves. Przełącza się do systemu nodów, włącza sobie nody, usunę te, które tutaj mam i dodamy sobie teraz z grupy wektor nod o nazwie Vector Curves. Ten wektor wygląda bardzo podobnie do wektora RGB Curves, proszę zobaczyć, jest taki tutaj. Wygląda bardzo podobnie, z tym, że przyjmuje troszeczkę więcej wejściowych danych. No i tak naprawdę oba te nody robią podobną rzecz, to znaczy zmieniają pewną wartość wchodzącą z lewej strony i produkują po prawej stronie wartość zmienioną. Pokażę może, jak to działa. Na początku weźmy sobie na przykład kolejny nod o nazwie Normal, jest o nim osobny tutorial i do tego noda podłączmy Viewer. Viewer, jeżeli włączyć backdrop, pokaże nam w tym momencie kolor niebieski. I jeżeli podłączę do tego niebieskiego koloru nasz nod z krzywymi wektorowymi, to również widzę niebieski kolor bez żadnych modyfikacji. No i teraz tak, ten nod pozwala zmieniać wartości współrzędnych x, y i z, które dostaję jako wektor. A więc jeżeli mój wektor jest wychylony w kierunku osi z na przykład, to powinienem zmieniać współrzędną z. I wtedy to wychylenie mapuje się w sposób nieliniowy na jakieś tam wartości. W tym nodzie akurat jest tak, z moich eksperymentów tak wyszło, że najważniejsze jest to, w którym miejscu znajduje się ten prawy koniec wykresu. A więc ten punkt, który jest w rogu, to jest najważniejszy punkt w całym nodzie. I teraz, jeżeli obecnie siła mapowania koloru niebieskiego wynosi 1, załóżmy, że to są takie wirtualne jednostki, zresztą jest tutaj clipping ustawiony na 1, więc wszystko jest w porządku, to wtedy obniżenie tej wartości spowoduje, że kolor niebieski otrzymywany w tym systemie nodów będzie coraz ciemniejszy. I to jest przycięcie koloru niebieskiego. Jeżeli bym miał obrót jakiś, to ten niebieski kolor będzie w tym momencie zawsze lekko osłabiony w stosunku do pozostałych dwóch składowych. Mówię tutaj o składowych, ale mówimy o współrzędnej Z. Ta współrzędna Z to jest jakaś wartość, która jest konwertowana przez node viewer na kolor niebieski właśnie. Teraz, gdybym chciał osłabić kolor zielony, musiałbym wpłynąć na wartość parametru Y, a więc znowuż mogę go podnieść, opuścić do dołu na przykład, albo podnieść do góry. Jeżeli podniosę go do góry, mogę uzyskać bardzo, bardzo intensywny zielony kolor, dalej się już nie da. I tak naprawdę nie jest ważne, co się dzieje z punktami na krzywej, które są gdzieś tutaj, w tym miejscu. Proszę zobaczyć, że nic się nie zmienia. Ważne jest tylko, jaka jest wysokość w tym punkcie na samym końcu trajektorii. OK? Dobra, no więc myślę, że to jest wystarczająca informacja na temat tego noda. To, co dotyczy jego obsługi, czyli tych wszystkich opcji, tutaj zostało to wyjaśnione w przypadku noda RGB Curves dla koloru. No i wystarczy tylko w tym tutorialu obejrzeć wszystko. Tłumaczę tam, jak można używać powiększenia tej sceny tutaj, jak można kombinować różne rzeczy z punktami na krzywej, jak można zmieniać na wektory lub na wygładzenie gładkie, jak clipping ustawić, co to są te opcje i tak dalej. Więc zapraszam do tamtego tutoriala, a na ten temat już chyba wystarczy rozmowy, więc dziękuję za uwagę, do zobaczenia.